mały przystanek w drodze na Saharę. Jestem po już saharyjskiej stronie gór Atlas i trafiliśmy w takie oto piękne miejsce. Tysiącletniej twierdzy przy dawnym szlaku handlowym wiodącym z głębi Afryki do Essaouiry, gdzie wtedy były największe przeładownie, statki, port, gdzie właśnie wszystko później dalej płynęło do Europy. Przepiękne miejsce, wszystko zrobione, wybudowane w takich konstrukcjach tylko i wyłącznie z błota i słomy, które po każdym deszczu trzeba troszkę naprawić. Ale naprawdę czuję się tutaj poczucie czasu, tego, że to naprawdę 1000 lat. Naprawdę niedużo się zmieniło i ta magia pustyni i tej ciszy, tej przestrzeni wokoło jest niesamowita. Jestem w Marrakeszu. Jest tutaj naprawdę dużo stoisk ulicznych z takimi na przykład dobrami jak te oliwki i ostre astry. Wszystko to bardzo wspaniałe i na pewno przepyszne. Stoisk jak tutaj właśnie z przyprawami, z ziołami jest bardzo dużo. To jest na przykład bardzo aromatyczna mięta marokańska, którą właśnie używają do typowej herbaty, którą tutaj wszyscy piją na każdym rogu. Mamy też różne rzeczy, które używają właśnie do aromatyzowania. Widzę imbir, widzę cynamon, ale to co mnie interesuje to przyprawy i one są tutaj. Tutaj jest właśnie kurkuma, tutaj mamy czerwoną paprykę, tutaj jest imbir, wszystko jest bardzo świeże, bardzo aromatyczne. Tutaj oni używają przypraw do ryby, a to jest przyprawa 35 przypraw do tażina. Kumin. I kumin. Wszystko bardzo aromatyczne, świetne jakości, także chyba wezmę kilka próbek, tak żeby właśnie spróbować zrobić coś dla Was już w swojej kuchni z tymi przyprawami właśnie z marketu w Marrakeszu. Jestem w Marrakeszu na głównym placu targowym. Jest tutaj strasznie dużo stoisk. Za nami panowie w bardzo szybki sposób robią kanapki z jajkiem i ziemniakami. Pokoje też dużo sporo mięsa, też dań wegetariańskich. My mamy na przykład tajin, sałatka ze szpinaku, oliwki, ostra harissa. Dużo się tu dzieje, straszny harmider, wszyscy naganiają, żeby zjeść. Dość ekstremalne doświadczenie, ale myślę, że ciekawe. Jesteśmy na samej górze placu właśnie w Marrakeszu. Ja mam tutaj tradycyjną herbatkę z miętą, a na dole dziesiątki i dziesiątki stoisk właśnie z jedzeniem i z tymi słynnymi naganiaczami. Pięknie wygląda Maroko z góry wieczorem.